Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Na wstępie informacja o naszym sponsorze, a dzisiaj jest nim firma Intermarché z Działdowa. U nas warzywa to temat na film akcji. Tu się zbroję, a potem działam przez zaskoczenie. Kamuflaż? Albo pod przykrywką, jak ostatnio z sałatą. Bywam przemytnikiem warzyw, choć często mnie demaskują. Przede mną batalia o seller. Mam trochę cykorii, ale będzie dobrze. Warzywne akcje i inspiracje codziennie w Intermarché. Jak tu się nie cieszyć? Rozpoczynamy od wyjątkowo dobrej informacji. Dekorglas Działdowo został mistrzem Polski. W niedzielę rozegrano finał Superligi w tenisie stołowym. W meczu spotkały się Dekorglas Działdowo i Bogoria Grodzisk. Po raz pierwszy w historii złote medale wywalczyli zawodnicy działdowskiego Dekorglasu. Najpierw Jakub Dyjas pokonał Pawła Sirucka 3-1, później Andrzej Gacina uległ Gionisowi 2-3, a w trzecim pojedynku Iży Wrablik pokonał 3-2 Miłosza Redzimskiego. Do decydującego pojedynku stanęli Dyjas i Gionis. Pierwszy set należał do Gionisa, drugi do Dyjasa. O wszystkim zadecydował trzeci set. Początkowo prowadził Dyjas, ale później wyraźne prowadzenie objął Gionis 8-4. Wydawało się, że w takiej sytuacji Dyjas nie zdoła się wydźwignąć. A jednak w sporcie nie ma rzeczy niemożliwych. Dyjas najpierw doprowadził do remisu 8-8, za chwilę kolejny remis 9-9, ale dwa ostatnie punkty wywalczył Dyjas i cały mecz wygrał Dekorglas 3-1. Działdowo tym sposobem zostało stolicą polskiego tenisa. Gratulujemy! Jeszcze na moment zostaniemy przy tenisie. Pierwsza liga zakończyła rozgrywki. Dwa ostatnie mecze nasz drugi zespół Dekorglasu przegrał z Morlinami 1 Ostróda 3-7 oraz z Energą 2 Toruń 2-8. Nasza drużyna ostatecznie uplasowała się na wysokiej 5. pozycji. W sumie wygrała 12 spotkań, 5 zremisowała i tyle samo przegrała. Piłka nożna naszych drużyn. W czwartej lidze Delfin Rybno przegrał w Kętrzynie z Granicą 0-3. Sytuacja drużyny z Rybna jest bardzo skomplikowana i utrzymanie w czwartej lidze staje się obecnie bardzo trudne. W najbliższej kolejce Delfin spotka się na własnym boisku z Motorem Lubawa. W lidze okręgowej Polonia Iłowo wygrała pewnie z Barkasem Tolkmicko 4-1. Gole dla Iłowian zdobyli Dawid Kapsia 2, Jakub Rogowski i Marcin Kwaśniewski po 1. Po przegranej Unii Susz Polonia powróciła na pozycję lidera w ligowej tabeli. W najbliższej kolejce Polonia grać będzie w Różnowie. W piłkarskiej klasie A MKS Działdowo wygrał na własnym boisku z Jordanem Kazanice 4-3. Już po 4 minutach działdowianie prowadzili 2-0. Później było trochę gorzej. Padały kolejne bramki. Goście odrabiali straty, a MKS odskakiwał. Przy stanie 4-2 dla działdowskiej drużyny nie wykorzystaliśmy rzutu karnego. Za to goście w ostatniej minucie gry zdobyli trzeciego gola, ale za sprawą bramki samobójczej. Ostatecznie MKS wygrał 4-3. W najbliższej kolejce MKS grać będzie w Kozłowie. Iskra Narzym grała w Kozłowie i nie zdołała uzyskać dobrego wyniku. Co prawda do przerwy drużyna z Narzymia prowadziła 2-1, ale ostatecznie uległa gospodarzom 3-5. Bramki dla Iskry zdobyli Michał Rynkowski, Dawid Arczewski i Krzysztof Bęcławski. W najbliższej kolejce Iskra grać będzie z Osą Biskupiec. Wel Lisbark w tej kolejce pauzował, a w następnej zagra u siebie z Wichrem Gwiździny. Eurocup w Żabinach. Na znakomity pomysł wpadli organizatorzy turnieju piłkarskiego o puchar prezesa klubu sportowego Delfin Rybno. 13 czerwca na Orliku w Żabinach rozegrany zostanie turniej piłkarski z udziałem 12 drużyn. Zgłoszone zespoły przybierają nazwy drużyn państw, które już niebawem wystartują w prawdziwych mistrzostwach Europy. Choć termin zgłoszeń upływa 10 czerwca, to już zapisało się 11 zespołów. Zgłoszone zespoły wybrały sobie nazwy państw biorących udział w prawdziwych mistrzostwach Europy. Każda drużyna chciała występować pod nazwą Polska, ale w tym przypadku zadziałało prawo: kto pierwszy, ten lepszy.
Organizatorami turnieju są Grupa Młodzieży w Rękach Młodych, serwis informacyjny Syla, Zakład Usług Leśnych Jan Rozentalski we współpracy ze Szkołą Podstawową w Żabinach oraz gminą Rybno. Jeszcze jedna informacja piłkarska. W meczu trampkarzy Białe Orły Działdowo pokonały na własnym boisku Concordię Elbląg 5-1. Bramki dla działdowskiej drużyny zdobyli Kacper Szostek 2 oraz Jakub Rosoliński, Mateusz Wieczorek i Krystian Szczepański po 1. Na zakończenie przypominam, że sponsorem programu była firma Intermarché z Działdowa. U nas warzywa to temat na film akcji. Tu się zbroję, a potem działam przez zaskoczenie. Kamuflaż albo pod przykrywką, jak ostatnio z sałatą. Bywam przemytnikiem warzyw, choć często mnie demaskują. Przede mną batalia o seler. Mam trochę cykorii, ale będzie dobrze. Warzywne akcje i inspiracje codziennie w Intermarché. Jak tu się nie cieszyć? Intermarché. I to na dzisiaj wszystko. Raz jeszcze przypominam, że Dekorglas Działdowo został mistrzem Polski w tenisie stołowym. Do zobaczenia w następnym programie. Do widzenia Państwu.